Mamy 31 grudnia 2014 roku. Kupiłem kilka petard, takich większych, mniejszych. I zaraz spróbuję wysadzić kilka moich dyń olbrzymich i squashów. Generalnie miałem bardzo nieudany sezon dyniowy i chciałem go podsumować między innymi w ten sposób, że chciałem wysadzić parę darów natury. No zobaczymy, spróbuję odpalić wszystkie jednocześnie. Ok, wydaje się wszystko gotowe, czyli czas odpalać. Spróbuję wysadzić wszystkie trzy za jednym zamachem. Zapomniałem zamknąć garażu. Co tu się porobiło? Generalnie squash nie wybuchł. Z tej dyni niewiele zostało. A to rozpołowiła się na pół. Pięknie. Czyli co? Wysadzamy panią numer 3. Niestety się nie udało znowuż. Spróbuję pewnej sztuczki. Wezmę sznurek. Albo nie będę brał sznurka. Nasączę knot.
czymś takim. Ja w sumie to głupio zrobiłem. Bo jak ja to teraz podpalę? A, jest spinacz. Dobra, wiem jak to zrobię. Wezmę knot. I przypnę go tutaj do tego. Momencik. Okej, knot przypięty. Wezmę go troszkę na sącze rozpałką. To co, i odpalamy. Ale będzie boom. Bye bye. Coś się pieru nie chce palić. Jakby farba się puściła. Zapali światło. Dobra, mam pomysł. Generalnie to mam pochodnie. Spróbuję go puścić z dymem za pomocą pochodni. Niestety nic z tego. Dobra, no to bezpośrednio go załatwię. O, jedzie. I przygas. Jedzie. Niestety znowu się nie udało.
Okej. Okay. Tu był jakiś boss. Twarda bestia. Na szczęście mam w zapasie jeszcze jedną petardę. A więc odpalamy i lecimy. Poszły konie po betonie. Ależ to jest mocne. Zobaczę, co z tego zostało. A więc ze squasha zrobiło się trochę pestek. A to był naprawdę gruby, wielki squash. Żegnaj. Dynię olbrzymią rozerwało na pół. A z tej ostatniej dyni zostało o tyle właśnie. Mała papka. Okej, szczęśliwego nowego roku.